Jakżem sobie ostatnio pomyślał, że najwyższy czas zrobić jakiegoś klasyka sportowego na drift. Jakoś tak podoba mi się ten samochód. Zobaczcie, mamy tutaj wydech z boku, fajny, pod drzwiami kierowcy. Z jednej strony tylko, samochód jest długi. Chyba ma silnik z przodu, tak to wygląda przynajmniej. No jest bardzo interesujący, ja jestem ciekawy jak to będzie latać. Czy to będzie w ogóle latać, jak myślicie? No wygląda ciekawie, teraz na razie nie lata, właściwie to ledwo startuje z miejsca. Spróbujmy coś tam. O kurde, ręczny mi nie działa. Może w tym samochodzie nie ma hamulca ręcznego czy coś. O Boże. A tak w ogóle to siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Widziałem, że na ostatnich odcinkach wbiliście 7000 łapek w górę w jeden dzień. Bo ja powiedziałem, że jak wbijemy 10 tysięcy, to będzie następny odcinek. Ale było 7000, no nie wbiliście, niestety. Ach, ale odcinek następny i tak będzie, spokojnie, spokojnie, tylko może nie od razu, dobra? Coś tam brzmi ten samochód, ja bym zostawił mu, no, standardowe te, jak to się mówi. Ja bym mu zostawił to standardowe brzmienie, czyli nie będziemy robić słapa silnika. Wypada z tych zakrętów, ale o drifcie możesz zapomnieć. Jedynie jakieś takie drobne power slide robi. I tyle, 140 km na godzinę. Z tyłu mamy koło zapasowe. Widzicie, ten samochód jest już przygotowany na drift. Tak. Jak nam się skończy jedno kółko, to będziemy mogli sobie je szybko podmienić. Chociaż jedna fajna rzecz jest, jak wchodzę tak mocno w zakręt, pyk, gaz do końca. I przy wyjściu coś tam się dzieje, coś tam zarzuca. Można zrobić takiego ciekawego power slide'a. Jak dodamy sobie jeszcze ręcznego. No, nawet jakoś tam poleciał. Mi się podoba w tym samochodzie taka odstająca dupa. Jakby ten wydech z boku. To naprawdę może być ciekawy driftowóz. No, ciekawy jestem, bo ja tego samochodu chyba nigdy jeszcze nie tuningowałem. Ciekawy jestem, co możemy z nim zrobić. No ten przód jest mocno dyskusyjny. To jest w ogóle Alfa Romeo. Ja myślałem na początku, że to Ferrari, ale to jest Alfa. Damn. No dobra, to w takim razie możemy zmienić kolor na jakiś inny. W ogóle tutaj z boku zobaczcie, jakie mamy mocowanie maski na takie pasy jakby skórzane. Mega fajnie to wygląda. Dobrze, możemy zrobić słapy silnika. Ja nie wiem, jaki tutaj w standardzie silnik jest. Będziemy potrzebowali trochę mocy, na pewno więcej, ale na razie... A, czekaj. O nie, a czekaj, nie, bo to jest konwersja napędu, tak? O, dobra, myślałem, że tego tyle opcji możemy w nim zmienić. Całe szczęście. Dobra, tutaj możemy sobie jeszcze coś tam pododawać, ale ja chyba nie chcę. To nie jest nam potrzebne do driftu. Tu możemy sobie dać szersze kółka. Może zacznijmy najpierw od mocy. Zobaczymy, ile tutaj mocy będziemy mieć, bo waga, jak tutaj z wagą jest... 616 kg! O gościu, ten samochód nic w sobie nie ma. Zero wygłuszenia, sama blacha i konstrukcja. Tyle! Kurde! Dobra, zobaczmy. 230 kW mocy. Wiecie co, przy tej wadze to jest bardzo realne, że ten samochód będzie driftował. O nie, nie mamy tutaj zawieszenia driftowego. Ajajaj, jak my sobie teraz poradzimy? No nic, zrobimy to po staremu. Spróbujemy dać zawieszenie wyścigowe i dostosować samochód pod drift. Będzie to większe wyzwanie, bo no, w Forza Horizon 3 tak się tuningowało, tam nie było zawieszenia driftowego. I tyle. Dobra. Oczywiście waga jak najniższa, dajemy lepszą skrzynię, biegów, sprzęgło i pyk. Tutaj tuningujemy to. On jest jakiś totalnie odciążony, kurczę. Moglibyśmy zwiększyć tutaj przyczepność, ale... Aha, możemy dać takie opony vintage jeszcze. Ja zostanę chyba przy tych standardowych, wiecie? Na razie sobie zostaniemy. Trochę ubolewam nad tym, że jednak tego driftowego zawieszenia nie ma. Może być troszeczkę kłopot. Dobra, zależy nam na wadze, prawda? Ja pierniczę! 589 kg! Ej, niektórzy ludzie tyle ważą.
O Jezu. Nie no. Czekaj, dobra. Dajmy jakiś dystans. Fajnie ten samochód wygląda, ale kurczę, bez zawieszenia driftowego. Kto to widział? Ty, dystansy tutaj pasują. Ładnie się spasowało kółko z tylnym błotnikiem. Tutaj też wygląda to spoczko. Ciekawie, ciekawie. Spoilera nie dajemy żadnego. I właściwie tyle, jeśli chodzi o tuning osiągów. 230 kW mocy, to jest chyba najsłabszy driftowóz, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Tu możemy dodać jeszcze turbosprężarkę, więc jak będzie za słabo, to sobie samochód wzmocnimy turbosprężarką. Furkę udało się jeszcze troszeczkę obniżyć, tylko że no właśnie, to zawieszenie. Ach, nie wiem jak to będzie, akurat jesteśmy w fajnym miejscu do driftu i zobaczmy. Ej, ile mi tam mieliśmy? 230 kW mocy? 230 kW mocy, to jest naprawdę malutko w stosunku do innych moich samochodów, ale niecałe 600 kg wagi, także no to robi swoje jednak, no nie? Ciężko nim się tutaj wyrobić. Oj, powiem wam, że driftowanie tym samochodem to chyba będzie wyzwanie. O Jezu, o Jezu. Czekaj, dwójką trzeba. Ale szarpie gościem. Jedź. Dobra, na dwójce daj. Wow, co to mi się tu zrobiło? Ej, o nie. Znowu kierownica mi wariuje, co się dzieje? Chwila, gościem sobie polatałem. I ona nawet na tej trójce daje radę. Bardzo ładnie. Kurde, ekstra. Jest ultra lekkie auto, no chyba nawet na czwórce poleci, poczekaj. Patrz! What? Ej, zawieszenie, nie mam tu zawieszenia driftowego. Zaraz, coś mi w tym aucie nie pasuje. Co jest? What? Patrzcie, widzicie to po prawej stronie? Po prawej, dobrze mówię. Mamy dodatkowy zegar dla pasażera. Żeby pasażer wiedział, przy jakiej prędkości lepiej nie wyskakiwać z samochodu. Ej, o co chodzi? W ogóle zobaczcie, kierowca ma nogi w kierownicy w ogóle. What? Ej, faktycznie. Widzicie to? O kurde, coś z tym samochodem jest nie tak. A jak na zewnątrz to wygląda? Czekaj. Co on tutaj? No ma nogi w kierownicy, ten samochód musi być jakiś ultra mały albo coś, ale wydaje się być długi dosyć, no nie? Dobrze, chodźmy sobie teraz, ja mam tu trochę chyba biegi za krótkie zrobione. Bo na czwórce zobacz. Ej, ale jak na zawieszenie to wyścigowe, to naprawdę dobrze się go kontruje. Przeważnie bardzo słabo się kontruje samochody z zawieszeniem wyścigowym, ale tutaj nie ma tragedii. I przester. Nie udało się dokończyć tego zakrętu. No niestety. Niestety to zawieszenie wyścigowe troszeczkę to powoduje, że mamy mniejszy kąt skrętu. Da się to opanować, aczkolwiek trzeba troszeczkę bardziej po zewnętrznej stronie zakrętu polecieć. I zrobić taki mniejszy kąt. I wtedy jest ładnie. Tutaj pod koniec zabrakło troszeczkę mocy, żeby tą dupę jeszcze zarzucić. Widzieliście, że w pewnym momencie musiałem go podciąć troszeczkę ręcznym. Ej, ale to lata, jakim cudem? To jest standardowy silnik, bardzo ciężko, bardzo jest taki... bardzo jest taki rwący.
ale jak najbardziej da się go opanować. Kurde, jestem w szoku. Myślałem, że będzie kaszana. Dawaj, 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 dawaj. Bo, jak to możliwe? Ej, ten samochód jest trudny, on nie jest łatwy do driftu. Ale... ale wow! Ja właśnie coś takiego chciałem zrobić, coś na kształt... to wygląda podobnie jak... Shelby Cobra 427? Kojarzycie, no nie? Bardzo podobnie to wygląda. I ja właśnie chciałem sobie zrobić taki samochód do driftu na kształt tego. Wydech mamy z... ooo, rozbije się! Wydech mamy z boczku tutaj. Bardzo ciekawie ten samochód wygląda, mega mi się podoba. Mamy koło zapasowe z tyłu do driftu. No ja wam nie polecam zdecydowanie tego samochodu do driftu, bo jest trochę trudny do opanowania i nie z każdego zakrętu wyjdziecie, no zdecydowanie. Ale da się nim, ja jestem w szoku. Ja myślałem, że to będzie kaszana totalna, jak zobaczyłem, że nie ma tego zawieszenia do driftu. A tu zobacz, tylko tak trzeba tak dozować tego gazu. I bardzo, bardzo fajnie się zachowuje samochodzik, naprawdę. Ej, i nie przesterowuje na zawieszeniu wyścigowym, to jest naprawdę spoczko. O, shit! Woo! Nice! Kurde, udało się zrobić z tego driftowóz, nie spodziewałem się. Najlepszym takim sposobem na sprawdzenie driftowozu jest jazda po rondzie, czy da się samochód łatwo opanować na tym rondzie. W Forza Horizon 4 jest tak, że samochody lekkie przeważnie mają problem z tym, żeby robić im takie ładne, płynne drifty. Jakby one są bardzo takie nerwowe przy skręcaniu, co w rzeczywistości jest dobre do driftu, no bo samochodem jest łatwo manipulować, natomiast tutaj w Fordzie nie do końca. I trzeba... nie wiesz, kiedy ci ten samochód po prostu wyrwie. I tutaj widzę, że to rondo nie udało się zrobić tak ładnie na razie, żeby przelecieć idealnie. On się zaczyna prostować trochę, jak samochód z napędem na cztery koła albo naprzód. Widzicie, tak nagle wyskakuje na tą, na którąś ze stron, nie? Tak ciężko go wykontrolować potem. Spróbujmy go czwórką zdusić. Oj, no, tutaj troszeczkę i mocy brakuje, ale też, o dobra, może spróbujmy na prostym rondzie, nie na takim pokrzywionym jak tutaj i zobaczymy, jak tam pójdzie. Myślę, że czwóreczką powinno dać radę. Zaraz sobie to ogarniemy. Ouu, ale go wysprzęgliło, gościu. Dobrze, i uwaga. Dalej, ach, wyprostował się, skubany. Nie chciałem za dużo gazu mu dawać, bo by z kolei przesterował. Jak ciężko go w tym drifcie utrzymać, ach, i potem ciężko go zatrzymać, jak już leci na tą ścianę w wypadku. Ach, dawaj, 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 chłopie. A z kolei jakbym zrzucił na trójkę, ach, to by troszeczkę za wolno. Może wam właśnie te biegi za krótko ustawione. Ale tak o, jakbyśmy chcieli sobie polatać po mieście, to spoczko, nie? Jak najbardziej da się nim driftować. Nie jest to proste? Jak jakimś tam BMW czy co? Kurde, i przester. No i troszeczkę za wolno jechałem, chciałem wyminąć tego trafika. Patrzcie, what? Ej, zobaczcie, to jest Mazda Speed 3. Zobaczcie, jaki ten samochód jest mały w porównaniu do Mazdy. Podjedźmy sobie do tej Mazdy. Jest co prawda obniżony, ale teraz to widać mniej więcej, dlaczego on waży tylko 500 kg, nie? Niecałe 600.
Zobacz, kurde. Malusieńki. O, tu mamy Fiata 500. Nie, to jest Fiat. Fiat 500? Już nie pamiętam. Zobaczcie, Fiacik, tak? Gdzie Fiacik? A gdzie to? Zobacz. Jakie małe. Teraz to dopiero widać. Ja już wiem, dlaczego ten gościu siedzi z nogami w kierownicy. Przecież ten Fiat generalnie już jest ultra małym samochodem. Ja nie wiem, jak ten gościu się tam zmieścił w ogóle. To jest chyba... Nie wiem, samochód z innego świata. Bez kitu. O, teraz widać mniej więcej, jak gościu ma tam nogi. On ma gdzieś nogi... Tak o, nie? Kurde, w ten sposób. Idź ty. Wow. No ciekawe auto, mi się podobają generalnie takie samochody z wydechem z boku. Dobrze, hops, hops, hops. W mieście bez problemu. Jeszcze jedną rzecz musimy sprawdzić, czyli zrobić sobie test lampy, D-lampę. Zobaczymy, czy da radę ładnie obkrążyć. Czy ja dam radę ładnie obkrążyć nim? Dwójką chyba. Za dużo hamulca i przesterował mi. Troszeczkę subtelniej z tym hamulcem, bo łatwo dziada przesterować. Czekaj. Dalej. Ach. Dawaj. Ciężko jest. To nie to, nie to samo co jakiś Nissan, czy jakiś BMW, czy coś takiego, coś co wiesz, czym się bardzo łatwo driftuje. Tutaj jest ciężko. Ale i tak jestem zaskoczony, jak na zawieszenie typowo wyścigowe dało się go skonfigurować tak, żeby nawet jako tak driftować. Jak widzieliście na początku, jak tylko wyjechałem z warsztatu tuningowego, że tak, no ciężko było się przyzwyczaić, ale chwilę sobie polatałem i pyk. Woo! Wow, Mini Cooper, spadaj na tryb Fortnite, to nie twoje miejsce, tu się driftuje. I przesterował. Dajcie znać, czy robicie sobie takie szalone autka do driftu, takie dziwne, niestandardowe. Ten jest w ogóle jakimś takim dziwakiem, zegar po stronie pasażera, chyba w którymś albo Porsche, albo McLarenie, chyba w którymś Porsche ma... Tym nowoczesnym, nie? Mamy coś takiego, że jest zegar po stronie pasażera i pasażer może sobie patrzeć, ile kilometrów na godzinę się jedzie. Jeszcze kierownicy takiej dodatkowej brakuje dla niego, to już by było w ogóle super, no nie? Dajcie znać, co myślicie o tym samochodzie i czy chcielibyście sobie nim trochę podliftować. W rzeczywistości na przykład. Bo ja chyba nie, bałbym się. Jak tu w ogóle... Zero czegokolwiek, żadnego wyposażenia, zabezpieczenia, nic! Czysty drift. No nic, moi drodzy, ja wam dziękuję za to, że byliście na dzisiejszym odcineczku driftowym. Trzymajcie się, na razie. Hejas!